Dzień dobry moi mili, witam was w kolejnym odcinku Gwintowych Talii, tym razem na tapetę Rój Krabopająków, ale nie taki tradycyjny pod Swarm, tylko pod Szarpiskrzydło i Morwuda, moi drodzy. Oczywiście te karty, które wymieniłem, to są na finish, na krótką rundę, trzecią, więc najlepiej jeszcze z Last Sayem, to już w ogóle świetna sytuacja. Talia, która bardziej chyba jest redcoinowa w mojej ocenie. Aczkolwiek zobaczycie, jak to szło u mnie w tych meczach. Co jest takiego strategicznego? Mamy trochę Remuvali, na przykład Siroko, mamy do tego Serquana. Mamy też atak z powietrza, który może zaskoczyć przeciwnika. Do tego, jak naprodukujemy pełno tych trutni, to mamy też Laradoren, która też fajne punkciory robi w momencie, jak mamy pełno właśnie tych szczurów, pełno naszych tych krabopajączków, to naprawdę potrafi zrobić potężne punkty. To jest takie jedno combo, a drugie, tak jak wspomniałem, to Morwód plus Szarpiskrzydło na R3 właśnie, nie? To nie jest taki tradycyjny Swarm, ale też jesteśmy w stanie, że tak powiem, zapełnić swój stół do końca. To tyle, moi drodzy. Po tym filmie powinna się po kilku dniach pojawić kolejna ankieta dotycząca lidera, którego nagrać. Rzućcie okiem na tablicę, powinno się pojawić. No i chyba wszystko z takich zapowiedzi. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz dla zasięgów. A teraz nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Pierwszy meczyk i mamy Enslave. Jak to woli, zniewolenie. A zobaczymy, czy to piątka, czy może coś innego. Ręka się wydaje ok, abym nie zmieniał jej. No dobra, włożyliśmy meczyk sobie standardowo, powiedzmy. Od razu. Trochę ten atak z powietrza taki nieciekawy. Ostatnie przygotowania. No, dobry pomysł, ładne punkty. Od razu w jednym ruchu zagrał 4 karty łącznie. Fantastycznie. Szkoda, że ten żyje, to taki ładny atak z powietrza by był. Aha, okej. Okay. Szkoda, że nie do tyłu tym razem. No, ale to nie problem. Ruszać się! Zjadę. Zagranie było w poselstwo. Ja sobie zrobię coś takiego może. No, problemem jest to w tej chwili, że ta ręka jest chyba zbyt mocna na tą chwilę, ale spokojnie. Zawsze możemy już spasować. Ciekawe, czy kliknie. Bo jakby nie kliknął, to bym chociaż trójkę zbił. troszkę ciężko na tym blue coinie. Zobaczymy, co zrobi. Lydia jest zagrana. Lydia pewnie wymoją właśnie spontaniczną ewolucję. No nic. Chyba odpuścić. Atak z powietrza nie przydał się. Myślałem, że może zagra Calvaita, bo to byłyby ładne punkty. Ale nie, nie. Nie tym razem. Sherpidrud, Laradoren i Szep. Ciucha, tribut nam została. Tribut. No zobaczymy, co zrobi zawodnik. Stan porobiony na równych. Mamy Arturiusa. Bardzo mi się to nie podoba. Ale atak z powietrza zadziała. Przynajmniej tyle dobrego tym razem. Ech, ech, ech. Dobra, mam to, co chciałem dostać. Boję mi się, że mi ukradnie liderem. A nie chciałbym tego, nie ukrywam. No dobra, przebiłem. Nie dałem się, że tak powiem, zrobić poniżej karty. Co kolejnym ruchem może być? Kolejnym ruchem możemy zagrać Krabopająka olbrzymiego. Ciekawe zagranie. Mam piach w butach. W ten sposób. Ale się odcedza zawodnik. Trzeba przyznać, że naprawdę nieźle. A to jest strata punktów. Plus jest taki, że na razie nie zużywam złotych kart. No dobra, poza olbrzymim krabopająkiem, no i może mentalność roju, bo mi tu została jeszcze... A nie, Kikimora. A, to już wszystko zużyłem przecież. Wszystko już było. No dobra. Czyli to też zużyłem już do końca. Zobaczymy, co zrobi. Czy może Coup de Gras wleci teraz? On mi to zabrał tym liderem? Wow, ja wiem, że to dużo punktów robi, ale chyba przesada lekka. No nie wiem. Zrałem do przodu, ponieważ chcę watachę teraz dać. Ale tu idzie Artaut. Artaut już był. No będzie zjadał, nie? Ale to spokojnie. Wow. Niesamowite. Teraz był plan, żeby uderzyć w Artauda właśnie tym. Mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem jednostek. I dobijemy w ten sposób. Okej. On musi grać. A nie, nie musi grać. Kurde, powiem wam, to jest niesamowite. Ale no zobaczymy. Co mu tam został? Wilgefortz? No w tym momencie Wilgefortz, jeżeli został, no to... No to nie wygląda to dobrze. Nie dobrałem tylko Lary. To tyle, moi drodzy. Pierwszy pojedynek wygrany. Nawet nie zdążył wylądować zawodnik. Szybko escape enter. Zapraszam was do drugiej gierki. No i mecz numer 2, moi drodzy. Teraz gramy na czatowniczą zasadzkę. Halo, halo. Taki żarcik. No ręka jest generalnie w porządku. Ja bym nie narzekał na tą pierwszą rundę. Zostawiłbym to. Znowu blue coin. Trochę mnie to martwi. Ale jak widać, po poprzedniej gierce można nawet wygrać, będąc kartę w plecy. No nic. Ruszamy. Czy tym razem atak z powietrza się przyda? Czy nie? Kawę trzeba dopić. Nie zawiodę. Szkoda tylko, że nie mam bestii, wiecie? Watachy w sensie. No teraz co? Atak z powietrza i spróbować wyciągnąć kolejne szczury z jedynki. Bo to jest atak z powietrza jest za 1 punkt w tej chwili. To jest smutne, no ale prawdziwe. Fortuna kołem się toczy, dopóki się koło z ośki nie wypierdoli. Co? Chyba ma nędzną rękę zawodnik. Szczerze. Co tu się dzieje? Ciemność widzę. No, szybki pas. Ma nędzną łapę, że nie gra tego na Redcoinie. Szybka runda pierwsza, rzucenie brąziaków. No nic, na pewno będziemy bleedować. Mam nadzieję, że dobierzemy karty odpowiednie do tego. Jak na razie jest super. Jest super. Przydałaby się Lara jeszcze, ale Larę mogę dobrać. Jest szansa. Kurczę, spontaniczną. Jest bestia, nie dobrałem. Ajajajaj, nie dobrałem Lary. Laradoren nie chce się pokazać w tym odcinku, moi drodzy. Jest bardzo nieśmiała. Zróbcie coś. Weźcie, zróbcie coś. No dobra. Napad. Zobaczymy. Dobre punkty. A on chce mi to udupić. No mam Serquana do zniszczenia tego, co tam stakuje te elfy. Brakuje mi wiewiórki w tym deku, ona by mogła być kluczowa. Plan B po raz drugi, ale tu... Aha, tu ma target, okej, okej. No i zniszczy mi tego, kurczaki. Co za parówkarz. Straszny. Za parówkarz. O! Najgorsze, co mogłem dostać. 3 karty i Lara nie chce się pojawić. No, Lara się nie chce pojawić. No i co ja mam teraz zrobić? Ach, ach, ta giereczka. Cudna. On pewnie tą 7 mi skasuje. Zapewne. Tak jest. To nie jest problem. Specjalnie wymuszam zagranie kolejnej. No, musiał tu się pojawić, nie? Ajajajajajajaj. Nie mógł z tyłu. Jestem taki zmęczony. Ale powiem wam, gościu ma taką łapę słabą. I do tyłu zagra. Okej. Ja by rzucił czatowniczą zasadzkę i do przodu, do przodu, do przodu. Kurde, ale nie fart. No i dobra, i to prawdopodobnie będzie mój pas już. On ma 9, ja mam 34. Alisa. Okej. Okay. To jest mój pas. 15 do 35. Czy masz 20 punktów? Cały lider plus coś, albo Isegrim zagrany? Ale jak tak zagrał, to dlaczego bez lidera? Nie gadaj, że masz Simlasa. I go nie zagrasz. No chłopie, no byś zrobił... Jakbyś lidera odpalił, to miałbyś... Zachowałbyś kartę. Jeśli mam umrzeć, umrę z mieczem w ręku. Przebiłby o 1 punkt, nie? Ale po co? Ivernosiel ma. A nie. Okej. Okay. Wytłumaczcie mi, co ten zawodnik właśnie zrobił. Jaka clown fiesta. Jaka clown fiesta, moi drodzy. Potrzebuję Morwuda, którego dostanę, i jakieś karty no unit typu dobór. I to mi wystarczy. Zagranie. Nie produkuję tych elfów. To sobie. Pięknie. Pięknie, 10 punktów zrobił. Tam Simlasy może być. A może i nie być. Ale chyba jest. Dobrą. Nikt o choćby śladowym rozsądku nie ufa duła. Jeśli mam umrzeć, umrę z mieczem w ręku! Engel pokazała nam drogę! Przeklęci rasiści! Przeklęci rasiści! No i tak się gra tym dekiem. Wygrałem 2 razy na Blue Coinie. To tyle, moi drodzy. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję, jeśli jeszcze nie macie. Nam brakuje chyba 43 subskrypcje do 500, więc może się uda. Może się uda do końca czerwca albo do końca lipca wbić. To fajnie by było. Trzymajcie się!